Znajdujemy się w Sielnicy, dzień przed świętem Wszystkich Świętych, przed cmentarzem parafialnym. Mamy okazję porozmawiać z panią Sołtys. Dzięki ofiarności mieszkańców wsi na cmentarzu położono chodnik. Pani Sołtys, z czyjej inicjatywy wyszedł ten pomysł? Pomysł zrodził się na wiosnę, kiedy po dużych opadach deszczu nie można było wejść na cmentarz. Pomyśleliśmy, że warto byłoby położyć kostkę, aby można było łatwiej tutaj się poruszać. Pierwsza myśl była taka, żeby zrobić tylko wejście, ale po rozmowach z mieszkańcami, po rozmowie z księdzem proboszczem, stwierdziliśmy, że wstrzymamy się od tej decyzji i po zebraniu całej sumy pieniążków zrobimy cały chodnik z podestem i z bramą wejściową. Kto wykonywał tę pracę? Pracę wykonywali mieszkańcy w tak zwanym czynie społecznym. Zebrało się kilkunastu panów i w przeciągu tygodnia udało im się położyć ten chodnik. Czy ma pani w planach jeszcze jakieś remonty tego cmentarza? Ja jako ja osobiście nie mam, ponieważ w Siednicy też istnieje taka rada parafialno-cmentarna, która zajmuje się cmentarzem i dba o ten cmentarz razem z księdzem proboszczem. Ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że w kwietniu tego roku z cmentarza ukradzione zostały słupki ogrodzeniowe i koszt takich słupków jest około 1000 zł. Brakuje nam tych pieniędzy i myślę, że następną inwestycją, jaka będzie, to właśnie będzie zakup i montaż tych słupków ogrodzeniowych. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom za ich ofiarność, za ich wkład materialny i za każdą pomoc przy budowie chodnika.